Cześć, tutaj Szymon Zajfert z kwarantzagitary.pl. Dzisiaj krótka lekcja, w której chcę Wam pokazać prostą do zagrania progresję akordów, to co zagrałem przed chwilą, a moim zdaniem brzmi to naprawdę ładnie, jest to coś, co po prostu sprawia przyjemność. Więc dzisiaj taka lekcja z gotowcem, więc weźcie gitarę do ręki i zaczynamy. Sprawa jest dość prosta, mam tutaj tylko cztery akordy. Pierwszy to jest E-dur, ale gramy tylko trzy struny. Gramy strunę szóstą, strunę trzecią i drugą. Więc wystarczy nawet złapać tylko pierwszym palcem na progu pierwszym struny trzeciej. Uważając, żeby nie przytłumić, jak ja to przed chwilą zrobiłem, tej struny drugiej. Później mamy coś takiego. Czyli łapiemy trzecim palcem na czwartym progu struny piątej oraz pierwszym palcem na drugim progu struny trzeciej. I ta druga struna jest pusta i ona tutaj będzie cały czas wybrzmiewała pusta, więc nawet nie będę mówił, co na niej gramy, bo cały czas będzie to samo, ten pusty dźwięk H. Następnie ten sam schemat przesuwamy dwa progi wyżej, czyli mam tutaj szósty, czwarty próg, no i pusta struna. Następnie zjeżdżamy z powrotem na to, co było przed chwilą i teraz obniżamy tylko trzeci palec, schodzi jeden próg niżej, więc zagramy drugim palcem, żeby było wygodniej na trzecim progu tej piątej struny. Czyli mamy z tego na to. No i tutaj możemy już zakończyć, zagrać znowu na przykład ten E-dur. A jeśli chcemy zagrać ciekawiej ten E-dur, to możemy na strunie czwartej, zamiast tutaj grać drugi próg, zagrać czwartym palcem czwarty próg. Czyli mamy wtedy coś takiego. Czyli dodajemy tak zwaną nonę, jeśli kojarzysz budowę akordów. I to, co ja zrobiłem zanim zagrałem znowu ten E-dur, zagrałem krótką frazę po pentatonice E-dur. Coś takiego. I dopiero ten chwyt. Pentatonikę E-dur mam tutaj od tego dźwięku E na siódmym progu struny piątej. No i pytanie, co tutaj się dzieje pod względem harmonicznym, jakie mamy akordy, więc w paru słowach założę tylko słuchawki. Pierwszy z nich to jest akord E-dur, tak jak już chyba mówiłem. Później mamy akord A-dur, czyli standardowy w tej tonacji E-dur akord subdominanta, z tym, że nie gram prymy na piątej strunie jako najniższy dźwięk, tylko gram tercję. To jest dość często wykorzystywane właśnie, jak chcemy taki klimat a la Hendrix uzyskać szczególnie. Więc mam tutaj A-dur, z tym, że nie gram wszystkich dźwięków tego akordu, nie gram czegoś takiego, tylko gram te dwie struny, właściwie piątą i trzecią, plus ta struna druga, która cały czas wybrzmiewa pusta. To jest dźwięk H, bo mam tutaj drugą strunę. I ten dźwięk pasuje do tonacji E-dur i zostawiam go jako dźwięk, który cały czas się powtarza. On nie należy stricte do akordu E-dur, ale pasuje przez to, że pochodzi z jednej skali, jednej tonacji. Więc on spaja nam te wszystkie akordy, dodając taki ładnie wybrzmiewający w tle dźwięk. Później idziemy do kolejnego akordu, którym jest H-dur. Tylko znowu zamiast zagrać tutaj z prymą, to gramy tutaj tercję tego akordu. Dokładnie tak samo przed chwilą. Dokładnie to samo, tylko przesunięte dwa progi wyżej. I znowu oczywiście nie gramy wszystkich dźwięków, tylko te dwa. Plus ta wybrzmiewająca w tle struna H. W tym przypadku jak najbardziej pasuje dźwięk H do akordu H-dur, jest to oczywiście pryma tego akordu. Później schodzimy znowu do tego akordu A-dur i przechodzimy tutaj na akord A-mol. To jest stara jak świat sztuczka wykorzystywana dzisiaj już troszkę mniej, ale 30-40 lat temu bardzo często taki zabieg, kiedy w tonacji durowej na subdominancie, która jest akordem durowym, zmieniamy ją na akord molowy, żeby uzyskać właśnie taki efekt. Czyli z durowego przechodzimy na molowy. No i później przechodzimy znowu na tonikę, czyli w tym przypadku akord E-dur. Z tym, że zamiast grać tutaj tak wyglądający E-dur, dodaję ten dźwięk, jak wspomniałem, nonę i gram akord, można powiedzieć, Em9. No i wrzucam przed tym akordem, tak jak mówiłem, wrzuciłem jakąś stawkę, którą gram tutaj na pentatonice E-dur, no bo dźwięki pentatoniki E-dur jak najbardziej pasują do tonacji E-dur. I to jest cała tajemnica, nie jest to nic skomplikowanego pod względem zarówno technicznym, czyli nie jest trudno zagrać, jak i harmonicznym. Mam tutaj podstawowe akordy, może jedynie z tą zmianą na akord molowy, ale jak mówię, jest to coś, co jest od lat w muzyce stosowane.
Jeśli podobał Wam się ten materiał, dajcie proszę kciuka w górę, subskrybujcie też kanał, no i napiszcie komentarz poniżej. Szczególnie jeśli interesują Was takie lekcje w stylu tej, czyli żebym co jakiś czas wrzucał bardziej gotowca jakiegoś do zagrania niż tłumaczył dogłębnie jakieś zagadnienie, to napiszcie proszę w komentarzu, jak Wy to widzicie. Jeśli interesują Was w ogóle ładnie brzmiące akordy, żebym mógł sobie pograć właśnie ciekawiej brzmiące chwyty niż takie podstawowe i na bazie tego tworzyć jakąś muzykę, no to polecam bezpłatny poradnik, dam link poniżej w opisie, 20 popularnych rodzajów akordów. Pokazuję tam różne akordy, które są bardziej rozbudowane niż taki podstawowy, tylko durowy i molowy, które możecie wykorzystać później w swojej grze i tworzyć ciekawy i brzmiący akompaniament, czy właśnie sobie po prostu tak samemu dla siebie coś pograć, jak tutaj ja na początku. Dobra, to tyle w tym filmie. Dzięki za obejrzenie. Ja się nazywam Szymon Zajfer, składam za gitary.pl. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i za momencik tu na ekranie gdzieś pojawi się link do tego darmowego poradnika.